Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy w ów dzień będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki i wino przepadnie i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Jezus określa siebie tytułem Pan Młody. Określenie to odnosi nas do innego miejsca w Biblii, tam gdzie mowa jest o uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej. Niektóre ikony cudów w Kanie rzeczywiście przedstawiają Jezusa nie jako gościa weselnego, ale jako Pana Młodego. Jego oblubienicą jest Kościół, czyli wspólnota, którą tworzy każdy z nas. Między Jezusem a Jego Kościołem zachodzi relacja obrazowana przez oblubieńczą miłość. Obowiązkiem Pana Młodego jest wybudować dom dla swojej wybranki, zapewnić jej byt, otoczyć troską i zapewnić jej potomstwo. Popatrzmy dziś na Jezusa jako na oblubieńca naszej duszy, który przygotowuje dla nas mieszkanie w niebie, karmi nas każdego dnia swoim Słowem i Najświętszym Ciałem, troszczy się o nas i sprawia, że nasze życie staje się płodne w dobre czyny. Jesteśmy Kościołem, którego Chrystus jest oblubieńcem. Mając Boga za oblubieńca, nie straszna nam choroba, głód, ucisk czy prześladowanie, bo z Nim nad tym wszystkim odnosimy zwycięstwo. Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Pyta retorycznie apostoł narodów w liście do Rzymian. Nie ma takiej mocy, która mogłaby nas odłączyć od miłości Chrystusa. Dzięki temu, który nas umiłował, odnosimy pełne zwycięstwo.